Dziękuję bardzo. Proszę pana prezesa Piotra Litwińskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Minister Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych określił, jak powinny być wynagradzani pracownicy w podróży służbowej. I określił, że pracownik, który udaje się w podróż służbową, to pracodawca winien mu zapewnić nocleg i dietę. Jeżeli pracodawca zapewnia ten nocleg, to pokrywa koszty, bo musi zapewnić. Jeżeli pracownik przywozi rachunek z hotelu, wypłaca ten rachunek do spodu i nie ma dyskusji. Jeżeli mu kierowca nie przynosi takiego rachunku, to się mu należy ryczałt za nocleg i pracodawca wypłaca taki ryczałt. I tutaj nie będziemy się licytować, ile procent firm płaciło te ryczałty, a ile nie płaciło. Ja tylko powiem, że w Małopolsce to na palcach u obydwu rąk nie ma tylu, którzy mają teraz kłopoty i sprawy w sądzie. Bo wszyscy te ryczałty płacili. Jeżeli kierowca nie zgadza się na wypłacenie, nie zgadza się po to, żeby spał w kabinie, można inaczej. Można podpisać porozumienie z kierowcą. Jesteś, jak się mu nie chce płacić ryczałtu. Pracujemy na takiej zasadzie, że u nas noclegi odbywa się w kabinie. A czymże się różni, a teraz się próbuje, że kierowca, a urzędnik to są z innej gliny. No a poseł to nie jest w podróży służbowej. Też go nie ma cały tydzień w domu. Wyjeżdża, przyjeżdża i albo mu tu zapewnią hotel, albo mu wrócą ryczałt za noc. Albo mu zapewnią mieszkanie. Tak samo należy każdego traktować. I ja uważam, że tutaj sprawa jest dobrze poukładana, jedynie trzeba dopełnić warunków kabiny sypialnej i wytłumaczyć. Niech kierowcy na siłę, na łańcuchu do pracy nie przeciągną. Każdy przychodzi i pracuje. I wie, na jakich warunkach pracuje. W całej Europie śpią w autach. I nagle w Polsce nie wolno spać w autach. No dlaczego? Także uważam, że przepisy są dobre, ryczałt się należy, a pracodawca z kierowcą może ustalić, czy w tym ryczałcie on sobie będzie spał gdzie indziej, czy się zgadza na spanie w kabinie. Dziękuję bardzo.